Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Telewizja w Polsce.pl, nasze poranne rozmowy, bardzo ważne dla Polski i Polaków. A tym razem naszym gościem jest Andrzej Śliwka, wiceminister aktywów państwowych. Witam pana bardzo serdecznie. Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu. Nasze pytanie brzmi, dlaczego opozycja kłamie w sprawie budżetu państwa? Dochody za 2022 rok to ponad 500 miliardów wpływu do budżetu, za 2023 będzie to ponad 600 miliardów. Tym razem, jak się okazuje, mamy budżet w bardzo dobrej kondycji. Nawet minister Buda w jednym z wywiadów tutaj na naszej antenie też mówił, że zostawiamy budżet w dużo lepszej kondycji niż zostaliśmy w 2015 roku. Jest dużo mniejsze zadłużenie względem PKB. Ale po drugiej stronie opozycji mamy bardzo kłamliwą retorykę o rzekomej dziurze budżetowej, którą rozsiewa Izabela Leszczyna. Czy panie ministrze, ma to przygotować polskie społeczeństwo na nierealizację obietnic wyborczych, czyli przysłowiowe pieniędzy nie ma? Panie redaktor, ja już to napisałem na moich social mediach, na moim Facebooku, że doktryna Sikorskiego-Rostowskiego jest ciągle aktualna, czyli dwa razy obiecać to tak jak dotrzymać, a obietnice wiążą tych, którzy w nie wierzą. I to były słowa Rostowskiego i Sikorskiego w ich rozmowie, która została nagrana w restauracji Sowa i Przyjaciele. I ta filozofia cały czas jest żywa w Platformie Obywatelskiej. Widzimy to po tym, co się stało. To znaczy sytuacja finansów publicznych jest stabilna, jest bardzo dobra. Pomimo tej zawieruchy związanej z pandemią COVID, z podwyższoną ogólnoświatową inflacją, ale także szantażem energetycznym Putina, a w konsekwencji również wojną, która ma miejsce za naszą wschodnią granicą, pomimo tego, że w sposób bezprecedensowy rząd Prawa i Sprawiedliwości działa, to znaczy po pierwsze tarcze finansowe związane dla wsparcia dla przedsiębiorstw, dzięki któremu zostały utrzymane miejsca pracy i w Polsce mamy najniższe bezrobocie w historii i drugie najniższe bezrobocie w Unii Europejskiej, a czasami nawet pierwsze według, w zależności według jakich statystyk, nie wspominając o tarczach energetycznych, czyli mrożeniu cen energii, cen gazu, nie wspominając również o obniżeniu podatków, które miało miejsce, chociażby podatku PIT, z obniżenie z 19-18, a później na 12%. No te działania, które zostały podejmowane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości w ostatnim czasie, były działaniami proobywatelskimi, w sensie działaniami na rzecz polskich rodzin, a przy tym mieliśmy do czynienia z tym, że wydatki i dochody wzrastały w porównaniu do rządów Platformy Obywatelskiej. Pani redaktor przytoczyła dane za ubiegły rok. Myślę, że warto je zestawić z danymi z ostatnim rokiem rządów Platformy Obywatelskiej. W 2015 roku dochody były na poziomie 280 miliardów, w tym roku planowane jest 600 miliardów, czyli ponad 110% więcej. Z kolei wydatki były na poziomie za czasów Platformy na poziomie 330 miliardów, a teraz, bo myślę, że warto o tym powiedzieć, są planowane na poziomie 690 miliardów złotych. Jeżeli porównamy deficyty, to procentowo mniej więcej to się zgadza, a ta osławiona dziura, którą nazywają dziurą Morawieckiego, to jest bzdurą, bo szanowni państwo, warto o tym powiedzieć, że wykonanie budżetu do września, od stycznia, to było w granicach 35 miliardów złotych, a za czasów Platformy Obywatelskiej w 2015 roku deficyt sięgał, bo nie nazywajmy tego dziurą, faktycznie bardziej deficytem, 42%, chociaż założenie było na poziomie 49%. Ale co ważne, jeżeli spojrzymy na wszystkie inne wskaźniki gospodarcze, jak wygląda chociażby zadłużenie względem PKB, czy zarówno jeżeli chodzi o PDP, czyli tą państwową miarę, no to jest poniżej 40%, jeżeli spojrzymy na tą ESE, czyli ten statystykę
politykę europejską, uwzględnieniem również tych części pozabudżetowych, chociażby takich instytucji rozwojowych jak PFR, BGK, to mamy 49%, co jest, warto o tym powiedzieć, o 10 punktów procentowych mniej niż jest wskazany ten wskaźnik konstytucyjny związany z zadłużeniem, a warto o tym powiedzieć, że za czasów Platformy Obywatelskiej właśnie Rostowski z Tuskiem musieli rozmontować OFE, żeby nie przekroczyć 60%. Oni oscylowali średnio w granicy 55%, a jeżeli spojrzymy na to obecną sytuację, to zobaczymy, że nasze zadłużenie względem PKB jest na poziomie 49%, a w strefie euro jest to ponad 80%. Więc... Czyli wynika z tego, że kondycja polskiej gospodarki, co też zauważana jest przede wszystkim na Zachodzie, jest bardzo dobra. Udało się uszczelnić przede wszystkim budżet, który za rządów PO-PSL był tak dziurawy, że miliardy złotych wyciekały do mafii VAT-owskich. Stąd pozwoliło to zaopiekować polskie rodziny, które otrzymały bardzo duże wsparcie, a wręcz w niektórych rejonach na przykład program 500+ pozwolił polskim rodzinom wyjść po prostu z biedy, więc to się stało zupełnie, to co się stało jest zupełnie jakby niewytłumaczalne, że Polacy jakby uważali, że coś, co rząd Prawa i Sprawiedliwości im dał, będzie dane na zawsze. Pani redaktor, ja pochodzę z dawnego województwa elbląskiego, obecnie warmińsko-mazurskiego, gdzie były powiaty, tak jak powiat braniewski, bartoszycki, gdzie powiat elbląski, gdzie za czasów Tuska bezrobocie sięgało ponad 30%. I wszyscy pamiętamy, jak wyglądały ich rządy i te programy społeczne, o których pani redaktor powiedziała, 500+ od 1 stycznia, 800+, chociaż słysząc głosy niektórych partii, które planują zawiązać koalicję, że oni skończą z programem 800+, no to to jest ciekawe, my będziemy stanowczo temu protestowali, bo te programy społeczne, właśnie to, co pani powiedziała, doprowadziły do tego, że wielka hańba, jaką były głodne dzieci, jakie było ubóstwo, skrajne ubóstwo wśród najmłodszych obywateli, no się zakończyło, ale do tego dochodzi rodzinny kapitał opiekuńczy, wyprawka 300+, ale także programy dla naszych seniorów, wspaniałych seniorów, emerytura, 13 emerytura, 14 emerytura, prawdziwa waloryzacja emerytur, bo pamiętamy o tym, że obecnie waloryzacja była naprawdę na poziomie inflacji, która nawet powyżej tej inflacji, a za czasów Donalda Tuska waloryzacja była na poziomie 2 zł, 3 zł. Więc jeżeli nawet spojrzymy, wrócimy do tej pierwszej części naszej rozmowy, to zobaczymy, że jeżeli chodzi o wydatki w budżecie na politykę społeczną, one wzrosły z 30 miliardów złotych do 130 miliardów złotych. Ale to nie tylko polityka społeczna, to także wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego. W 15 roku, pani redaktor, to było 50 miliardów złotych, a teraz ta subwencja to jest blisko 100 miliardów złotych. Tak samo subwencja oświatowa, która jest zadaniem, oświata jest zadaniem własnym samorządu. Prowadzenie szkół, jednostek szkolnych wzrosło o 20 miliardów złotych i to jest wielka zasługa pana ministra Przemysława Czarnka, że takie wsparcie trafia właśnie do samorządów, jeżeli chodzi o subwencję oświatową, nie wspominając już o tym, co się dzieje za naszą wschodnią granicą i wsparciu finansowym w modernizacji Wojska Polskiego. To, że Platforma zwijała Wojsko Polskie, to wiem doskonale. Ja pochodzę z, tak jak wspomniałem, z województwa warmińsko-mazurskiego. Wszyscy pamiętamy, jak likwidowana była jednostka w Ostródzie, jak były likwidowane bataliony w Morągu, a teraz mamy sytuację taką, że zamiast 30 miliardów jest planowane 130 miliardów i one są wydatkowane na właśnie odtwarzanie jednostek wojskowych, ale także na zakup najnowocześniejszego sprzętu, który właśnie trafia do żołnierzy, żeby bronić każdego skrawka polskiej ziemi. W przeciwieństwie do tego, co chcieli ośmiogwiazdkowi generałowie, bo takich nazywam, bo inaczej tych hejterów nie można nazywać, oraz Siemoniak i Klich, którzy byli grabarzami polskiej armii, no my w przeciwieństwie do nich będziemy bronili każdego skrawka polskiej ziemi, dlatego odtwarzamy te jednostki i budujemy nowe jednostki w województwie warmińsko-mazurskim i na Podlasiu. Panie ministrze, co teraz czeka w tej sytuacji spółki Skarbu Państwa? W czasach rządów PO-PSL doskonale pamiętamy, sprzedano 1200 spółek za
kwotę 58 miliardów. Kiedy była dziura budżetowa, wówczas nie zastanawiano się, jak, w jaki sposób pozyskać pieniądze. Najprościej było wyprzedawać srebra narodowe, między innymi spółki strategiczne, co było rzeczywiście skandalem, o czym dziś Polacy pamiętają, chociaż może nie wszyscy. Pani redaktor, to było 1200 transakcji, co też gorzej jeszcze świadczy o tym, ponieważ te działania, które były podejmowane przez rząd PO-PSL wtedy, a to był okres od 2010 do 2015 roku, kiedy ten powszechny program prywatyzacji był realizowany. Warto przypomnieć, przez kogo realizowany? Przez Aleksandra Grada, ale także przez Włodzimierza K., który teraz chyba planuje zostać europosłem, ale także przez Jana B., barona PSL-owskiego. Ale ma zarzuty o korupcję postawione i w zasadzie przebywa w areszcie. Oczywiście. O czym trzeba również pamiętać. Zresztą ta cała sytuacja z Parlamentem Europejskim, to przyznam szczerze, to w ogóle zakrawa o jakąś paranoję zupełną, tak? Tak, ale ja przypomnę, kto tam jeszcze był. Poza Włodzimierzem K., poza Janem B., był również Paweł T., był Rafał B. i wielu, wielu innych polityków, którzy nie zapisali się chlubnie, jeżeli chodzi o zarządzanie spółkami Skarbu Państwa, bo prywatyzowali spółki w czasie, kiedy te spółki były na dnie, to znaczy były fatalnie zarządzane. To był taki modus operandi ich działania. Fatalnie zarządzane. Może to było celowe działanie, żeby doprowadzić na przykład do bardzo złego stanu spółek i wtedy bardzo tanio je po prostu sprzedać. I właśnie jakiemu kapitałowi sprzedawano? To różnemu, to w zależności, bo oczywiście było też sprzedaż dla polskich oligarchów, miało to miejsce, ale także było sprzedawane na przykład chociażby PKP Energetyka, była sprzedawana funduszom, które nie miały na celu dbania o bezpieczeństwo energetyczne i bezpieczeństwo na kolei, tylko pomnażanie swojego majątku. Więc te strategiczne, newralgiczne sektory były prywatyzowane przez giełdę. To było po prostu często działanie szkodliwe na rzecz tych spółek. Zresztą wystarczy spojrzeć na raportniku, który został przygotowany przez kumpla Donalda Tuska, Krzysztofa Kwiatkowskiego, który był wtedy prezesem NIK-u, który wziął pod lupę 15 prywatyzacji i w każdej z nich stwierdził istotne naruszenia, istotne błędy. No bo jak nazwać prywatyzacje, które były tylko i wyłącznie realizowane dla zasady? Wszyscy pamiętamy wypowiedź Sławomira Nowaka, wtedy był ministrem infrastruktury, który wszedł na mównicę, albo szefem gabinetu, już nie pamiętam, Donalda Tuska, wszedł na mównicę i mówił o tym, że prywatyzacja, czy to się PiS-owi podoba, czy nie, będzie realizowana. No to świadczy o tym, że oni byli zaczadzeni taką ideologią, nie myśleli z perspektywy rozwoju gospodarczego. Pani redaktor przytoczyła kwotę 58 miliardów. Tyle z tej wyprzedaży, bo tak to trzeba nazwać, wyprzedaży trafiło do budżetu państwa. Pani redaktor, w tym półroczu Orlen z podatków do budżetu państwa wpłacił 35 miliardów. W tym roku całym planowane jest, że wpłaci blisko 70 miliardów. Czyli ten cały program prywatyzacyjny za czasów rządów Platformy i PSL-u dał budżetowi 12 miliardów mniej, czy dał 12 miliardów mniej niż to, co sam Orlen w tym roku wpłaci do budżetu. To świadczy o tym, jaka była filozofia tamtych rządów. To świadczy o tym, co nas może czekać, gdy ci niebezpieczni ignoranci znowu wrócą do władzy, no gdy właśnie, tacy ludzie jak Tusk, Sienkiewicz i inni będą rządzili. Ta filozofia się niestety nie zmieniła, bo już słyszymy, że Orlen, który jest w znakomitej w tej chwili kondycji, która jest podkreślana na arenie międzynarodowej, że jest to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się spółek na świecie. Tak? I już słyszymy, że Polska Press musi być przez Orlen sprzedana. Co to jest za działanie antypolskie, skoro mamy w Polsce w wyniku braku ustawy, która by regulowała, tak, obecność obcego kapitału w mediach tak zwanych polskojęzycznych? Wie pani redaktor, ja myślę, że politycy Platformy najchętniej by sprzedali Polska Press jakiemuś niemieckiemu kapitałowi albo rosyjskiemu. No wszyscy pamiętamy Donalda Tuska, który nawet w kwestii Lotosu mówił o tym, że nie widzi żadnego przeciwwskazania, żeby podejmować działania, które doprowadzą do tego, żeby na kierunku wschodnim wszedł partner, jak to zostało nazwane, i nabył Lotos.
zresztą oni przeszli ze słów do czynów, pani redaktor, bo my mamy pismo, które zostało odtajnione przez ministra aktywów państwowych i w tym piśmie jest stanowisko ministra Aleksandra Grada, ówczesnego ministra Skarbu Państwa za czasów Donalda Tuska, do Pawła Olechnowicza, ówczesnego prezesa Lotosu, gdzie wprost były wskazane trzy podmioty, w tym dwa wprost powiązane z Kremlem, które miały uczestniczyć w prywatyzacji nie części Lotosu, całego Lotosu. A jeszcze myślę, jedną rzecz warto powiedzieć, jak funkcjonowali politycy Platformy Obywatelskiej rządzący Skarbem Państwa. W sposób frajerski dopuścili do tego, że Moshe Kantor, przyjaciel Władimira Putina, wszedł na blisko 20% do strategicznej spółki z perspektywy bezpieczeństwa żywnościowego, chemicznego Polski, takiej spółki jak Grupa Azoty, a z kolei inną spółkę z tej wielkiej syntezy chemicznej sprywatyzowano, mówię o Ciechu. Niestety tę ciekawą rozmowę musimy kończyć. Miejmy nadzieję, że tym razem uda się uchronić znakomite polskie srebra, jak się mówi, srebra narodowe, przed taką głupią, pustą wyprzedażą, bo czasy są bardzo trudne, jest wojna i właśnie spółki Skarbu Państwa dają polskiemu społeczeństwu bezpieczeństwo. Dziękuję bardzo pięknie, że znalazł pan czas, by podzielić się tymi refleksjami z naszymi gośćmi, a przypomnę, był z nami Andrzej Śliwka, wiceminister aktywów państwowych. Zapraszam za kilka minut na kolejne tematy. Dziękuję, do widzenia.